Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Na start oczywiście muszę sobie o Melinach coś powiedzieć, to akurat fajnie, że usiadłem, bo oczywiście muszę wyciągnąć sobie inną broń, ponieważ będziemy walczyli z tymi typiarzami o zdaje się kamiennej skórze, po to potrzebujemy jednak ciężkiej broni. Czyli albo jakiegoś wielkiego bądź olbrzymiego miecza, albo jakiegoś młota na przykład też, ale też jakiegoś dużego. O, na przykład właśnie kilowka bądź któregoś z tych, ale myślę, że weźmiemy sobie tego. No, kurde, miałem pogadać. Dobra, no, siadaj. Posłuchajmy, co ma Melina do powiedzenia. Think not of the kindling. I shall see to that. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountain tops of the giants, far above the clouds. I know I'm asking you to commit a cardinal sin, but it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? Dobra. W sumie niewiele powiedziała. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak już na tych górach będziemy, no bo wiadomo, ja się na góry jeszcze nie wybieram. To jest, myślę, najlepszy moment, żebym właśnie w końcu przeeksplorował tą rzeczkę. Z tym, że miałem to zrobić jakieś chyba 5 odcinków temu, tylko oczywiście o tym zapomniałem. Co zapomniałem? Po prostu może inaczej, nie tyle zapomniałem, co po prostu się rozproszyłem i robiłem co innego, no ale lepiej późno niż wcale, prawda? No, proszę bardzo. Chwilę daję radę. Wiadomo, jakieś zwykłe czary też dawałyby sobie radę, no bo wątpię, że przed błyskawicami by ich chroniła ta skóra, no ale... No lepiej jest jednak używać broni odpowiedniej. Kamień Kowalski level 2, Boże. Tutaj jak będą jakieś łupy, no to raczej średnio ciekawe. I więcej was stara nie miała? Aha, po prostu wybucha. Okej. To warto wiedzieć. Proszę bardzo. Chcę go zyskać sobie. Tutaj to samo. No i pięknie. Kamień, 5 sztuk, czyli coś, co jest mi trochę średnio użyteczne. I peklowane mięso uodparniające ogólnie, czyli po prostu na wszystko. Zioło pocałunku, rosy, to już chyba zgarniałem, ale w sumie też zgarnianie tych wszystkich ziół i czytanie tych opisów się trochę mija potem z celem, więc tylko takie ważniejsze rzeczy będę, mi się da, już czytał, już te ziółka i tego, ale sobie odpuszczę, nie? Ale kurwa mać, jak to zajebiście wygląda. Miasto funkcjonujące pod ziemią i jeszcze mające swego rodzaju naturalne światło, bo zakładam, że to światło z góry to są jakieś kryształy. Co to ten poziom 4? Okay, mamy windę, ale wiadomo, tym razem to nie jest skrót. To jest po prostu dalsze przejście. Okej, jeśli pisane w ten sposób, no to w
tym miejscu. Głowa, to by się przydało. Aha, że posąg jest zniszczony. Okej. Okay. Zobaczmy, czy faktycznie coś się tu znajduje. No, faktycznie mamy coś. Chroniące piguły. No, piguły też są spoko, ale jednak... jednak ognioczyść mnie jest bardziej skuteczna. Okej, mogę przyzwać konia, bo byłem ciekawy, czy gościu się da, ale skoro... Jestem w sumie, jak skoro było tu widmo typa na koniu, no to czemu ja nie mogłem móc jeździć na konie? Leczenie nie zmarnowało. Oczywiście jaja kraba tylko po sobie zostawił. A ten trup miał przy sobie aż 3 jaja kraba. Ja sam mam ich też dużo. I nie mam jak ich w ogóle zużyć, bo nie mam przepisu, który w ogóle wymaga używania tego. A nawet jeśli mam, no to nie jest to coś, co jest mi mega potrzebne, więc tego po prostu nie wykorzystuję. Bo po co tworzyć coś, co ci się nie przydaje, prawda? Właśnie, a propos tego, muszę sobie, wyposażenie, muszę sobie tutaj dorzucić te, o właśnie, na przykład garnek, błyskawic albo drugi, żeby się tego po prostu pozbyć, sobie garnki zwolnić. Tylko niestety, minus jest taki używania tego gara, że to jest gar, który rzucam za siebie, czyli muszę to najlepiej w trakcie pościgu zrobić, albo po prostu, wiecie... Trochę podejść, czy poczekać aż do mnie przyjdą i dopiero ich w nich tym strzelić, nie? Bo oczywiście nie mogę tym po prostu rzucić mocniej albo dalej, nie? Nie, po co? To by przecież było za proste. No dobra, drugie miejsce łaski. No i patrzcie, widzicie? Tam na górze widać, że ma nie skały. I normalnie światło, no to muszą być jakieś klejnoty po prostu wbite w to. Proszę, proszę. Rozpaliłem ogień i tu się też coś zapaliło. Czyli kostki bestii. Dobra. Co jest przy tym typie? Mapka rzeki Siofra! Nice! Zobaczmy, jak wielka jest ta mapa. No, jeśli to jest faktycznie wszystko w rzece Siofra, no to... Niewielka jest to lokacja. Więc może odcinek 2 tutaj spędzimy. Oho, wielki trup. Świątynia Poroża. Ciekawe, czy wstanie, co nie? Prawdopodobnie pies. Po pierwsze ogień, a potem przed tobą boss. A, dobra, czaję. Ogień boss. Czyli pewnie jak tutaj wszystkie rozpalę, to wtedy będę mógł walczyć z bossem. Zobaczmy, dobra, nie, dobra, na konia, przecież nie wyrogę, nie będę miał tutaj biegać piechotą. Ile to jest łącznie? 2, 4, 6, 8 takich palenisk jest. Palenisk jest. Dobra. Tam jest spoko. Piorna konwalia, tak po prostu rosnąca. Dla mnie spoko. Okej, ciekawe zabezpieczenie. Podury kamień kowalski. Rozpuszczony grzyb, to coś nowego. Tam żółwie są. I mamy tutaj to oznaczone. Co to jest to? To mnie zastanawia. Wygląda jak boska wieża, no ale tutaj to raczej nie mogli się spodziewać boskiej wieży. Czy jakiejkolwiek innej. No clue. Tutaj tylko świeczki. Tutaj po prostu się ogień pali. Tutaj. No.
Slytherin poziom 4. Więcej rozpuszczonych grubów. Ło, ej, co jest? A ten tu skąd? Leżeć. Skąd się tu wziął? Przecież nikogo tu nie było. O, duże dziki. Aha. Czyli one tutaj cały czas stoją. Takie a la minotaury, tylko się materializują dopiero. Topór z kości żuchwy. Ciekawe, z kości żuchwy czego? Skoro to jest z całej kości żuchwy. To jest, kurde, toporek. To ciekawe, kurde, właśnie z kości czego to jest topór. Zobaczmy. Topór z czaszki roślinożercy, broń wyznawców przodków, którzy gardzą metalem. Ten topór to raczej broń obuchowa, zamiast ostrza ma zwierzęce trzonowce, służące do zadawania ciosów i ranienia wroga. Umiejętność szału. Okej, szał znamy. Więc na konia wsiadamy. Zobaczmy dalej. Tutaj kolejna ośmiornica lądowa. Jak widać, ta też nie jest tutaj sama. No to było mocne. Dobra, dawaj tu. O, tutaj ogólnie garnek błyskawic jest dobry, bo jeszcze w wodzie stoją, więc... Błyskawica się jeszcze rozchodzi dodatkowo na taki okrąg. No, tego też wiadomo. Im bliżej eksplozji dzbana, tym większy damage. Jak wiadomo, paski białego mięsa też dropią. I bądź jaja ośmiornicy, ale to tam... Jak mówiłem, kolejna rzecz, która może i tyle jest nie warta zbierania, ale... Dobra, nie no, muszę rozwalić, kurde, to bo mnie chuj strzeli zaraz. Dobra. Dobra. Też pięknie. I zobaczmy, czego tu pilnowały. Remedium wezwania zgiętego palca, czyli mówiąc krótko, nieistotnej dla mnie pierdoły. Jezu, serio, jedna kontra mi Poise Breaka? Nie no, kurde, tak to, takie coś to ja uwielbiam. Kolejna Lilia Triny, tutaj kolejny trup. I złoty run poziomu 4 przy nim. Jeszcze jedna taka ośmiornica. Trudne sekty. Jeszcze czegoś nienawidzę, jeśli chodzi o lato. To ilość, kurwa, komarów, jaka potrafi się namnożyć praktycznie za jednym czasami okrągiem. No dawaj. Coś jestem taki. Jak na złość, oczywiście flaszki nie odzyskałem. Ale to może być wina tego, że po prostu za wolno tę flaszkę ułknąłem. Wow, serio? Jest tutaj damage od tego? Serio? Pusto? Myślę, że coś tu będzie. Okej. Dobra, zmienię od razu na ten garnek. Tutaj na wulkaniczny garnek tym razem. Dobra, po drabinie w takim razie w górę. Kolejny Minotaur.
czy cokolwiek to jest. To nie jest całkowicie byk, to jest po prostu gościu z rogami, nie? O, poszukująca strzała, tego jeszcze nie miałem. To jest coś totalnie nowego. Strzała, w której podobno kryją się duchy małych zwierząt, zadaje obrażenia magiczne, używana przez mistrzowskich łowców wyznawców przodków. Okej, myślałem, że to będzie jakaś strzała samonaprowadzająca, tu proszę, jednak nie. Co, jak bakstami? O, nice, z tych dwóch mi wydropiło. Odnowienie flachy, także dziękować. Kolejna useless wiadomość. Tam kolejne do zapalenia. Sterek mięsa, czyli też trochę bez sensu tym razem. Tam kolejne do zapalenia. Dobra, to też spadnę bez szwanku. Konia w takim razie ile jazda? O, to mu się jeszcze oczy świecą, więc będzie więcej warty. No i tak ogólnie te kraby nie są tak dużo warte. Zabiera się od mojego konia tymi piorunami. Ładnie, co to było? Kolejny grzyb. Dobra. Cyk, kolejne leczenie. No i dobra. Zakładam, że nie mogę na koniu tego rozpalić, więc... Ale to najpierw to zapala, a potem na konia wejdę. Czyli mamy już drugie palenisko. Tam jest trzecie. Czyli jeszcze pięć. No. Teraz sobie jego mięsa i jedna kraba. Oni bardzo lubią się tak chować, widzę. Trzane nogawice. Spoko. W ogóle, jak my ten ogień rozpalamy? Siłą woli? Tak to trochę wygląda. My nic nie wrzucamy. Żadnej bomby zapalającej. Żadnych, nie wiem, takich iskierek jak w przypadku perfumiarzy. Nic. Po prostu wkładamy rękę i zapalamy. Dzięki, że zabiłeś ważkę. Zdechnij z łaski swojej. Dziękuję. Czy ja chcę użyć flaszki? Dziękuję. Szkoda, że tego itemu, którego mam już jedną tylko sztukę, dlatego wolę go nie zużywać. Tego... O, proszę, to blisko miejsca łaski. Dobra, odkrywamy, ale nie siadamy, bo szkoda tych zabitych wrogów ponownie do życia przywoływać. Jak się nazywa to miejsce łaski? Las Wyznawców. Okej, coraz bliżej idziemy tego takiego okrągłego budynku na mapie. Zobaczmy, co tam jest. Rozpuszczony grzyb. No come on, przecież na plecach ustałem. Czemu nie zaliczyło mi tego? Czemu nie zaliczyło backstaba? A teraz zaliczyło? Okej, kolejne palenisko widzę. Już czwarte. Proszę, kolejny ten. Kolejny skarabeusz. Czekaj, czy będzie znowu ten taki, który się zamieni w takiego dupnego skarabeusza, nie? Nie. Konfrontacja. Okej, czyli mamy kolejny popiół wojny. Kolejny teleport. Już drugi, jaki mijam.
Nie powiem, trochę cykam się go użyć, nie? Bo jakby nie bardzo wiem, gdzie to mnie przeniesie. No poza tym, że pewnie gdzieś do tej. Gdzieś do tej rzeki, nie? Znaczy gdzieś, w sensie... Gdzieś w jakieś miejsce tej rzeki, o. Lepiej sprecyzować czasami. O nie. O nie. Gin. Muszę mieć smoknąć z tymi szczurami. O ty, czekaj! A to nie jest w sklepieniu, te kryształy tak po prostu wiszą w powietrzu. O, to intrygujące. Okej, okay. Palnisko numer 4. No to jeszcze 4. Dobra, tutaj skręćmy sobie w lewo, bo to było palnisko numer 5. O, kto? Kto? Słyszałem to zaklęcie. Tu, nie, czekaj, to jest odnowienie flaszek. Tylko sobie zostawmy. No to ładowanie ciosu się opłaca nie tylko dlatego, że ten, że to bije więcej, ale też właśnie przez te strzelenie piorunem, które, jeśli jak zresztą było widać przed chwilą, jeśli są wystarczająco blisko siebie przeciwnicy, no to sięgnie nawet dwóch albo i trzech. No i bardzo ładnie, kolejny backstabik, kolejne odnowienie skupienia. Obręcz z wielkimi rogami. Okej, okay, fragment pancerza. Na razie to olewamy. Zbiorę wszystkie, to wtedy mogę sobie poczytać. Elementy. Okay, mamy sadzonkę drzewa, czyli pewnie kolejne nasiono tu będzie. Jaki odskok, kurde, z tego konia. Kurde, chłopie, normalnie to ty nie robisz aż takich odskoków. Proszę bardzo. Jedno złote nasiono. Ale to pokazuje, że to powinienem jednak być chyba trochę wcześniej. Biorąc pod uwagę, jak ja tu robię rozpierdol. I to nie tylko przez to, jaki mam level. Cenny przedmiot, mówisz? Zobaczmy. Coś faktycznie się tu chowa. Ja pierdolę jak Van Orlando, nie? Nie gadaj, że z koniem. Dobra, teraz zejdziemy. Tak, tak, przydadzą się twoje własne nogi, spoko. Całuję ścianę praktycznie, jak tu przechodzę, nie? Klucz kamiennego miecza. No dobra, fair enough. Przecież nie powiem, wolałbym jakąś fajną broń tutaj znaleźć. Ale klucz... też... spoko rzecz. Dobra. I pięknie, dobra. Wszedłem i nie zginąłem, to już plus. Wezmę to konia, proszę. Jezu, ale się zląkłem przez moment. Dobra, tutaj coś jeszcze. Pusto. Z tej strony. Tu ewentualnie. Też pusto. Wciąż pusto. Nadal pusto. Mam jakiś taki obóz. I łuk runiczny przy trupie.
Okej. Może być. Odzyskałem mój łuk runiczny, który zużyłem, aby aktywować wcześniej te runy. Te runę, którą mam aktualnie na wyposażeniu. Ale w sumie, nie wiem, powiedzieć runy to też jest dobrze, nie? W sensie, wiecie, no ja tak naprawdę po prostu aktywuję sobie błogosławieństwo runu, nie? A to, czy jakiś mam włożony, czy nie, to już jest akurat insza inszość. Bo to błogosławieństwo dalej trwa, tylko w momencie, w którym mam jakiś run włożony, no to po prostu jest silniejsze, no bo wiadomo, jest to błogosławieństwo wtedy ogólnie tego wielkiego runu. Tu gościu będzie strzelał. No miałem mówić, że kurde prawie chybił, nie? I niestety, ten jego kolega z naprzeciwka postanowił poprawić, kurde, strzał. Jezu, ta strzała jest wielka w ogóle! Przecież człowiek, jest takiego normalnie dostał coś tak, czymś takim, to już by nie chodził. Kurde, no i byłem trochę zachciwy na tego backstaba. A okej, okay, ale jak przyzwę konia, to strzał momentalnie znika. Okej. Okay. Może być. Amulet rozjaśniającego umysłu rogu. Okej, okay. Co my tu mamy? Zwiększa skupienie. Mam 300 punktów skupienia. Aha. No to chyba... Czekaj, to mi zwiększa statystyki? Nie, nie zwiększa mi statystyki. To co kamam, halo. Niby zwiększa, ale z tego co widzę, to jednak nie zwiększa. Przedmiot noszony przez wyznawców przodków zwiększa skupienie. Od skupienia zależy odporność na sen i szaleństwo. Ponoć jest to szczątkowy róg. Wyznawcy przodków uważają, że rogi długowiecznego zwierzęcia odrastają jak poroże. Raz za razem, aż pewnego dnia zwierzę staje się duchem przodków. Okej, okay, no ale jakby to mi nie zwiększa. Mam 300? Po założeniu mam 300 dalej. Więc chyba to, chyba coś tu nie działa. Użyj... A, to aż dwa muszę wykorzystać. No, dwa mam, więc wykorzystam. Okej, okay, winda. Oho, czyżby do miasta? Bo to jest jedna, jak jedna wielka. Bo to jest po prostu winda, nie? No jedzie, no właśnie, to jedzie w górę. No ale to chyba raczej nie jest skrót na powierzchnię. Czytaj na. Gdzieś do tego. Do pogrobna. No, chociaż może. Zwalnia. Że kurwa co? Kurwa... Wait a fucking minute! O, jeszcze to jest nie dość, że miejsce łaski nowe, to jeszcze jest więzienie tutaj obok. Wait a fucking minute! Czy wy mi chcecie powiedzieć, że ja... Stąd! Przyszedłem tutaj! No nieźle! No nieźle! I uwaga, zakładam, że do momentu, dopóki bym tutaj nie zszedł na dół, to nie mogę pewnie... Znaczy, dobra, zakładam. Nie mogę, nie mogłem pewnie tego zrobić. Bo skoro potrzebowałem dwóch kluczy na dole wykorzystać, żeby to odblokować, no to nie ma bata, że mógłbym to przywołać z tej strony. Ja pierdolę, masakra. Mam jakiś skrót przynajmniej. Do pewnego miejsca w Kaelid, nie? I do Siofry. No ale dobra. To niech tam wraca na górę. Tam na dole nic nie ma. Kurwa, czy to jest mi...
Nie pierdol, że to było miejsce łaski, go nie zauważyłem. Ano było. Ja wiem, że jestem ślepy, ale bez przesady. Dobra, pod studnią. Czeluście studni rzeki Siofra. Brzeg rzeki Siofra. I las wyznawców. To są na razie odkryte przeze mnie ogniska. Szukająca strzała kolejna. Łapy. A i co? Wypierdalać. Ciebie też żegnam. Złoty rym level 1. Teraz mnie strzały. Dokładnie. Dobra. Użyj! A ten tu skąd? Jeszcze raz. Okej, nie powiem, trochę się zląkłem, ale dobra, w sumie właśnie od dłuższego czasu mam te już przeciwników, na których wystarczą zwykłe ostrza i tak dalej, więc mogę do nich wrócić. Dobra, nie będzie to na giba w sumie. Na koń. Ha, w sumie, czy ja chcę tak biegać dalej piechotą? Ja myślę, że mogę, dobra. Ale okej, okay. Mamy teraz tak. Dobra, czekaj, czy ja tędy szedłem? Tak, szedłem. Tamtąd przyszedłem w to miejsce. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie przeniesie ten teleporter. Nie, kurwa, skąd się tacy debile biorą? Sprawdź. Dobra, ale teraz mnie gdzieś tam przeniesie, czy gdzieś tam? Zobaczmy. Aha, tutaj na sam początek. I to jest ten sam teleporter. Okej. Okay. Dobra. Na szczęście to się chyba nie kwalifikuje jak... Nie, to się jednak kwalifikuje jako... Odpocznę przy ognisku. Dobra, trzy ogniska jeszcze do rozpalenia. Ogniska czy tam paleniska. Jeden kij. Takiś cwany? Co to za poczary maruj, cwaniaku? O, mamy tutaj coś u trupa. Kolejny złoty run czwartego poziomu. Uuu, Blight! Siema mordo! Ty właśnie, mieliśmy go tu spotkać przecież. Siema stary, co tam u ciebie? Ah. Good to see you. Apologies, mate. But I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me. But I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways to no avail. Perhaps it's time to ask Celebus. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. I jest. I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Oczywiście, mordeczko. To się już powtarza. Okej, okay, czy mam iść do Stylowisa? Dobra, ale nie, no jeszcze nie pójdziemy. Po pierwsze chcę rozpalić te wszystkie ogniska.
Bo chcę zobaczyć, co to za boss się tam kurde kryje, nie? Ty wyhaczyłem w trakcie rozmowy z nim kolejne. Tak mi się, mi się wydaje przynajmniej, ale chyba... Tak, tak, jest tutaj kolejny. Dziękuję. O, kolejne strzały. Dokładnie. Szkoda, że niektórych strzał nie da się craftić, tak wiecie, od razu. No, jako strzał, ale nie kościanych, nie? Tylko takich faktycznych, normalnych strzał. Dobra, moment. W tamtym kierunku to będę szedł do tego ogniska. Czy miejsce... No, ogniska, miejsca łaski. Na jedno wychodzi. Ale może tu ominąłem jakieś palenisko. Dobra, tu jest to. To... Tu jest miejsce łaski. No nie, dobra. To już się... O, powiedzmy, żebym się cofał, nie? O, tu kolejny trup pominięty przeze mnie. Kowalski poziom drugi. Trzy sztuki aż, no ale... Niewiele jest to warte dla mnie w tym momencie. Ty nieźle ich to trzebie! Ty kurde, wulkaniczny garnek ze sznurkiem, czyli po prostu jest to praktycznie koktajl Mołotowa tak naprawdę, biorąc pod uwagę jak to działa. Znaczy wróć, jak wygląda to, że działa. I hop! Okej. Okay. Tu lepiej zejdźmy. Za tyle mało miejsca, że raczej... koniem to prędzej się zjebie w przepaść niż dalej. Zobaczmy. Tu, no tu... No, czy chcę, czy nie, no to akurat muszę wykorzystać konia. Bo sam tego nie przeskoczę. Bardzo. Dobra. Okej, dalej jestem w punkcie wyjścia. I ty, kto tam jest? Już kamiennego ostrza. Dobra, jestem prawie pewny, że tu nie ma niewidzialnego mostu. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy. O coś ma te tęczowe kamyki. Gdzie one są? Gdzieś niżej. Tutaj. Ja. No nie ma tutaj dalszego przejścia. Ale jest to bardzo fajny punkt, bardzo spoko punkt widokowy. Do na przykład zlokalizowania pozostałych dwóch już pochodni, ale już mi się wydaje, że... O kurwa! Nie! Fuck! Muszą być gdzieś po prostu w pobliżu, no. Przepraszam, gdzieś w tą stronę. O, proszę bardzo. To jest jedna. Gdzie druga? Przedostatnia pochodnia zapalona. Jeszcze jedna i zawalczymy. Z czymś. Nawet nie powiem z czym, bo nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, z czym będę walczył. Zakładam tego, że z czymś jeleniopodobnym, skoro jest tam wielki szkielet jelenia i to dość nadgnity. Jeśli mam strzelać tam, leżę tam co najmniej rok. Tak wiecie, uwzględniając to, że jest to jednak takie uniwersum bardzo, bardzo, bardzo magiczne. No i proszę, mówisz i masz. Na zawołanie praktycznie znaleziona ostatnia. Żegnam. Kurde, nie ma takiego dobrego kąta chyba, żeby obserwować zapalenie się tej ostatniej. No niestety. Dobra, zapalamy. W
rogatych szczątkach gromadzi się moc. Dobra. Wracamy do tego miejsca łaski w takim razie. Na konia. I jazda. Zobaczymy sobie z bosikiem. Nie powiem, trochę jestem ciekawy, co wymyślą a propos takiego wielkiego jelenia. Dobra, dotykamy rogatych zwłok i przenosimy się w sumie kiwie gdzie. Okej, okay, na mapce jesteśmy chyba gdzieś pod wodą. Z tego co z tego wynika. Duch przodka. Serio, nie mogę tu wezwać konia. Oh, come on. Zajebista muzyka. Dobra, to było idiotyczne. A się biega ładnie. Kurde, mogę tej tarczy nie ściągać. Czy uda się go zrobić? Chyba, może nie hitry, bo nie za walną, ale... Czy za pierwszym podejściem? Serio nie zaliczyło tego? Dobra, poszedł! Prochy pradawnego wyznawcy. Pięknie. Ja no szczerze, spodziewałem się czegoś więcej. Może nie wizerunku, nie? No ale... No... Czegokolwiek w sumie innego niż tylko prochów. Jakiegoś spela może albo coś. Dobra. Zobaczymy, co tu... co mamy z tym... co mamy z tymi prochami. O, gdzie mogę dalej ich dotknąć? No dobra, ale nie ma tutaj dalszego tego. Czyli dobra, tutaj mamy wszystko ogarnięte w takim razie. No to... do Seluvisa musimy się udać. Tylko, że niestety najbliżej Seluvisa, miejsce łaski, najbliższe miejsce łaski przy Seluvisie to wieża Rani. A oczywiście... nie będzie na tyle uprzejmy, żeby pokazać się tutaj jako swoja projekcja astralna. No ale plusem jest to, że jest do niego stosunkowo bliska trasa. To jest on zaraz tutaj. No. Żeby tylko nie zginąć. Ja wiadomo, śmierć w tej grze... śmierć w tej grze nie trudno. How's the puppet I gave you? A thing of exquisite craft, is it not? Nie, chujowa stary w chuj. Przyłóż się, bo jest beznadziejna ta laleczka. Well, well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Stamp Seluvisa.
Stary bezczelny, to kurwa ty jesteś w tym, w tym spotkaniu, wiesz? Po to, że mi coś przydzielono, nie znaczy, że ja jestem alfą i omegą i wiem kurwa wszystko o wszystkim. Prochy wyznawcy. Duch rogatego ludu, który wyrzekł się liter i obróbki metalu. Ten krzepki i zaznajomiony ze szczególnymi sztukami duchowymi członek plemienia posługuje się ciężkim łukiem. I tutaj rola zabójca omenów jeszcze z poprzedniego odcinka. Duch Rola, znanego jako pierwszy zabójca omenów. Niegdyś był sławnym perfumiarzem. Stworzył miksturę, dzięki której pozbył się emocji, a to pozwoliło mu wykonywać jego koszmarną pracę. Polować na omeny. Okej. Okay. Tutaj tego rycerza dalej nie testowałem, a propos tego jak się sprawdza w walce. Latynę mam na plus 6 ulepszoną, nie? Jego jeszcze w ogóle, ale właśnie dopóki nie będę wiedział jak się on sprawdza w trakcie walki, to nie, to nie chcę go ulepszać, nie? Dobra, i tutaj wszystko. Zobaczmy jeszcze ten liścik. Tutaj. List polecający zaadresowany do Selen. Zwój z godłem królewskim, zapisany przez Selowisa. Zaadresowany do błyskawicznej czarodziejki o imieniu Selen. Nie można odczytać treści zwoju. Ale teraz pytanie, nie można, bo to jest jakimś ochronnym zaklęciem obłożone, czy nie możemy, ponieważ ten... Czy nie możemy, ponieważ jest to ten... Ponieważ jest to jak, po prostu nie rozumiemy języka, w którym on to napisał. Kto wie. Siema. There you are. Shall we commence? A tak, u mnie jeszcze nie kupiłem dwóch speli z wcześniej. Well, well. Selavis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement and so too would Rani's destiny. No chyba se kurwa żartujesz. Boże, ale widzieć co się stało. Ja bym chciał zobaczyć. Wiecie, jednocześnie chcę i nie chcę zobaczyć jak Kaelid wyglądało przed tym jak Malenia starła się z Radahnem i użyła szkarłatnej Eonii. Bo tyle wiem o tym miejscu, nie? O, kolejny kupiec. Fajna rzecz. Czy wróć, dobra informacja, a nie fajna rzecz. Kolejny piątki garnek, kolejny klucz kamiennego miecza. Książka z przepisami wojownych nomadów. Zwykłe strzały, zwykłe bełty, płonące bełty. O, tego nie mam. Kupmy do fulla. Tutaj widzę wręcz czempiona. Okej, okay, set czempiona ogólnie. Zaleta grawitacji. Mhm. Dawaj, co to będzie? Nową mapę. Okej. No, ciekawe co się kryje tutaj, nie? Mamy dwa miejsca. Tu. I tu. W jednym z tych dwóch miejsc musimy zawalczyć z Radahnem. I to mnie bardziej przekonuje. Głównie przez jak ja tu jest połać terenu i to aż się prosi, że to było jakieś pole bitwy, po którym Radahn będzie się plądał po prostu. Bo z tego co gdzieś tam było mówione, bo co się sam doczytałem, no to właśnie on się po jakimś polu bitwy plącze pomimo tego szaleństwa z gnilizny. Dobra, wróćmy się jeszcze tutaj tą trasą, a tylko właśnie. Notka jeszcze do ogarnięcia. To zaleta grawitacji. Moc grawitacji może sprowadzić latających wrogów na ziemię.
Wow. Serio? No kurwa, nie domyśliłem się. Ty wiesz, jaki jest problem? Autorzy notatki? Że trzeba mieć jeszcze odpowiednie zaklęcie grawitacyjne. Ruiny kościoła. Ciekawe, czy będzie tutaj święta łza. Nie obraziłbym się, gdyby była. O kurde! Okej, nie spodziewałem się tutaj katedry Smoczej Komunii. Okej. Ej, literalnie ze wszystkich rzeczy, jakie mogłyby tu być, to jest chyba ostatnia. No ale narzekać nie będę. Zobaczmy, czy jest tutaj coś nowego, czy to jest to samo, co pogrobnie. Okej, chyba nie, ale zobaczymy. Okej, tu rozumiem, potrzebuję 3 serca. Tak, mam 7, czyli... 2... Dobra, jedną rzecz będę musiał sobie odpuścić. Ryk Greol. Potężna inkantacja z Moczej Komunii. Wykorzystuje moc starożytnej smoczycy Greol. Inkantacja o statusie legendarnej. Przemienia rzucającą osobę w smoka wydającego straszliwy ryk, który zmniejsza siłę ataku i obronę pobliskich wrogów. Greol była matką wszystkich smoków, górującą nad każdym, kto stanął przed jej obliczem. Dobra, wiem, co to jest. Eleonora chyba też tego używała. Błyskamienne zionięcie przemienia w smoka ziejącego magią. O niezwykłych ludziach, którzy praktykują smoczą komunię, mówi się, że mają smocze serca. Błyskamienne zionięcie smaraga. Wykorzystuje moc smaraga, błyskamiennego smoka. Przemienia blablabla. Smarag był pożeraczem czarodziejów i po pewnym czasie jego ciało zostało spaczone przez ich błyskamienie. Okay, zakładam, że to będzie silniejsze niż to, więc wolę to mieć. Zionięcie z gnilizną. O nie, smocze, dobra, to jest to samo co wcześniej. Dobra. I zionięcie lodem. Okej, okay. Czyli jeszcze potrzebuję tutaj jednego serca, aby błyskamienne zionięcie takie defaultowe sobie odblokować. No ale ogólnie, jak dla mnie, jest tutaj bardzo spoko. Dobra. Dobra, lekko ponad godzinkę, ale jak coś tam przytnę, no to... Jak przytnę te poszukiwania tych płomieni, to myślę, będzie ok. Ja pierdolę, smok! A chuj z tym! Jedziemy! Jolo, na koniec odcinka zabijemy se kurwa smoka. No to nie mogę mieć to muszę go zmieniać, kiedy nie mam włączonego błogosławieństwa. Czyli wynika z tego, że zmarnowałem jeden runiczny łuk. Sorry, pod ziemię wsadzasz. Pewnie spam kurwa tą chmurą. Zajebisty damage. W ogóle gdzieś tam przeniósł. Dla mało. W ogóle właśnie, czemu ja nie mam naelektryzowanej broni? To moje pytanie. Dawaj. Na górę. Jedziemy dalej z koksem. No i od razu jakaś więcej bije. Kurwa, nie podleczyłem konia.
idealnie wciute. Chodź tu, kurwa. Jak on się teleportował właśnie? Jakby ja nie mam zwidów, nie? Nie wiem, co on tam atakuje, ale narzekać nie będę. Dawaj tu. I ogniu. Oczyś mnie. No, dawaj. Nie. Akurat krwawienie w lat. O, ładnie wyczuty. Dobra, dobra, krzycz tam sobie. Czekaj, potrzebuję tam skupienia po pierwsze. Po drugie, potrzebuję sobie ponownie naelektryzować broń. Dwie ręce, jazda. Dobrze. I pięknie, zabity z mocą Mołotowa. Za trzecim podejściem. Jedno serce. Nowa moc dostępna. Ciekawe. Ciekawe za ile. W sensie, nie? Dobra, dalej muszę za te? Nie, dobra, jak tak się tepnę albo odpocznę, to mam, widzę, reset, jeśli chodzi o używanie strugi, przyzwanie strugi. Zobaczmy. A jest faktycznie tutaj. Rozkład Exekesa. Exekesa. Wykorzystuje moc rozkładającego się Exekesa. Przemienia, Exekes, mieściciel smoczej komunii, nie zapomniał o swojej nienawiści, nawet gdy pochłonęła go szkarłatna zgnizna. Okej, okay, czyli to jest zdjęcie z gnilizną, tylko lepsze. Dobra, zakładam, że jest chyba wystarczająco smoków, żeby za jednym podejściem odblokować wszystko. Więc no wiadomo, na razie biorę po kolei to, co chcę, nie? No ale skoro da się za jednym podejściem odblokować pewnie wszystkie czary, no to dlaczego nie mogę za jednym podejściem odblokować wszystkich inkantacji, na przykład smoczej komuli, prawda? I proszę bardzo, godzinę 10 materiału, ale myślę, że na spokojnie to skrócę do mniej niż godziny. Więc dobra, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w... zagrajmy w Elden Ring, w którym... No... najpierw przejdziemy się po bagnie. A potem będziemy zmierzali, myślę, w to miejsce. Bo skoro tu prowadzi mnie łaska, to chyba jednak w tym miejscu będziemy walczyć z Radanem. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!